Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a przed wami kolejny odcinek jest gry Crysis. Oczywiście wersji remasterowanej oryginalnej gry z 2007 roku. Moi drodzy, powiem wam, że wielu z was było na mnie trochę, może nie to, że złych, ale nie rozumieli, dlaczego ja grałem właśnie w ten sposób, który grałem. Ja nie znam tej gry, nie widziałem tej gry nigdy wcześniej. Także musicie mi wybaczyć, jeżeli na przykład speedrunuję albo robię coś w sposób, który jest dla was nie okej, czy niezrozumiały. Dostałem ten samochód, po prostu przejechałem, a miałem przejść powoli. Ktoś mi powiedział, że miałem mieć shotguna, jeszcze coś tam, właśnie już na tym etapie gry. A ja mam takie, kurwa. Gram jak gram, nie? Także spoko, chill, okej? Your priority is to find that hostage, understood? Understood. Understood. Okej, po co tym rzucać w ogóle, okej. Mówię, ja tej gry nie widziałem i w ogóle też zostało mi powiedziane, że dobrze, że mi się kojarzy teraz z Far Cry'em, ponieważ twórcy Crysisa najpierw pracowali przy Far Cry'ach, także to ma sens, że ta gra wygląda jak Far Cry i w ogóle, więc no. To ma akurat sporo sensu. Amunicja. Spoko, że mogę podnosić wszystko. Kozacko. Gdzie jest amunicja do tego Skara tutaj? Karna strzelba, o! Okej, czy mam jest strzelbę? To będę miał strzelbę, w porządku. Nie ma problemu. Okej, infiltracja bazy. Tak, ogólnie powiedzieliśmy, że speedrunuję tą grę. Ja nie speedrunuję tej gry. Ja jej nie znam. Ja po prostu gram tak, jakbym normalnie w nią grał. Czyli po prostu, jeżeli coś mam do dyspozycji, to z tego będę korzystał na mój jakiś tam szalony, czy tam normalny nawet sposób. Wiecie, o co mi chodzi. Więc no. Energy critical. I tu mam też, zobaczcie, znowu mam ten samochód. I znowu go użyję. Bo dlaczego miałbym nie korzystać z tego, jeżeli tutaj jest, prawda? No proste i logiczne jak na moje. Więc cisnę. Cicho i powoli. Po co by dawali te samochody, jeżeli miałem z niego nie korzystać? Cicho i powoli. Wow. Kto tu we mnie strzela? Halo? Gdzieś na plaży ktoś? Tak, na plaży ktoś. A, widzę, jest zbyt blisko, że mi zastrzelił. Teraz, dobra. Chodź! Zapraszam. Chodź. W ogóle jakość tej przybitej szyby, Jezu. Możesz mnie strzelać przez szybę, a teraz to w ogóle zniknęło. Ma to sensu sporo. Czemu to znika? Powinna być przebita szyba normalnie. A, nie, ważne. Guys are hardcore. Okay. No, i jedziemy dalej. Proste i logiczne. Nie wiem, trzeba jechać na górę, czy tutaj. Pojedziemy tutaj. O, tutaj są jakieś ziomki do zastrzelenia. Więc łoimy, ile wlezie. Ja wam dam wszyscy. O, przegrzało mi się działo. Sorry, poczekajcie chwilę. Przegrzało mi się moje działo. Dajcie mi sekundę. Dajcie mi sekundę. Chwilę. Już. Już możemy się strzelać. Kurwa, zabiję go kiedyś? No. Patrzcie na to przegrzanie tego działa. Muszę mi bliżej, tak z daleka to ich nie pozabijam zbytnio. Granat! Na samochód? Normalny jesteś! Ktoś jeszcze? Więc mówiliście, że... Okej, czyli ten granat mnie dostał. Mówiliście, że z dwoma broniami nie poradzę sobie zbytnio, ale... Ale no...
Nie mogę mieć więcej niż dwie jak na razie, co najmniej, więc to jest... To jest dziwne dla mnie, no ale dobra. Idziecie? No nie, to nie. Jadę dalej. No się was mam. Czy idziecie, to przyjdziecie. Nie, to nie. Okej, czyli uwaga na granaty, bo one mnie załatwią, krótko mówiąc. Po prostu uważać. No chodźcie, chodźcie. Ja mam karabin maszynowy, a wy macie co? Jakieś działka pedalskie? Ki! Hit the bastards! No, zajebiście, no. AI zaawansowanym tylko dzisiaj jest, nie, nie powiem. Bardzo. Widzę cię. Ciebie też. Okej, dalej nie pojadę. Albo może pojadę? Chyba nie. Chyba nie. Chociaż może, jakbym się postarał. No, poczekajcie. No. Come on. Dobra, wiecie co? Chyba jednak nie. Chyba tu musimy nasz pojazd zostawić. Skar, a ja bym chciał amunicję. Czy jest to amunicja może? Granat dymny, wyrzutnie rakiet. O, damn. O, nie mam trzy broni. Okej, mam wyrzutnie rakiet, mam strzelbę naszą. Nie mogę wybrać tej strzelby, patrzcie. Jest, a jest strzelba, okej. I wyrzutnie rakiet. To mi się podoba. To będzie interesujące, no. Dobry, okej. Dobra, to muszę się nauczyć, jak się wybiera w ogóle te bronie wszystkie. Trochę słabo, że nie możemy ten tutaj przejechać. To się. Wydaje mi się, że dalibyśmy radę. Jakbyśmy się postarali, ale wiecie co, dobrze, pójdźmy normalnie. Normalnie, tak jak wy byście chcieli, żebym poszedł. Dobrze. Silent but deadly. Co to jest? Kamień. Mamy iść tędy, ewidentnie, bo tam jest znacznik, więc idziemy. No i patrzcie, to jest dziwne, że tutaj biegnę, a nie jadę. Przynajmniej dla mnie. Ja bym tutaj potrzebował jechać, nie? No ale dobrze, w Far Cry'u też nie zawsze były samochody do dyspozycji. Graliśmy w trójkę, to pamiętacie. Coś trzeba było po prostu dylać dookoła. Okej, okay. I tu mam właśnie infiltrację bazy przeprowadzić. Okej. Okay. Na spokojnie. Energy critical. Oh fuck! Nie mam energii, cholera. No i tu by się przydał mój pojazd, ale nie. O, cześć w ogóle. A to jest mój? Nie. Czemu on strzela? Co jest? O co chodzi? To jest wróg nasz, nie? No. Dobra, wyrzutnie jakie sobie weźmiemy. You don't see me! Shut up! Damn! Jego to ma moc! Nice! Ła, dostałem! A jestem niewidzialny! Ale ich tam rozpiździłem tymi wyrzutniami jakiet, Jezus Maria! Fuck, niedobrze. Zauważy mnie. Lost him! Co fight like a man? Mam technologię, to z niej skorzystam, nie? Chyba logiczne. A! Coś mnie strzeliło. Takie dziwne, what the fuck. Ta żółta kropka na mapie, strzelam, że to jest mój pojazd, który korzystałem? I guess? Okej, może to jest zupełnie tutaj iść do nich tak konkretnie. O! Myślałem, że ich dwóch naraz tam zabiję, nie zabiję chyba nikogo, zajebiście po prostu. Okej, tutaj jest więcej tych działek, z tego co widzę. Ja już nie mam amunicji do mojej wrzutni rakiet. Czy to drzewo może być dostać w spokoju? Chyba nie. To enemy, gdzie? Wypadł.
Nic nie widzę przez to drzewo, naprawdę. Ile go było? Tam widzę kolegę. Chciałem tu latarkę? Znaczy latarkę, lornetkę? Nie pamiętam. Mam. Chcę sobie pooznaczać typów. Niby mogę, ale... niewiele mi to dało z tego co widzę. Nie mogę, okej. Okay. To szkoda. Municja wyczerpaniu. No to zajebiście. Ciekawe, czego będę strzelał za chwilę. Miałem tak, by the way, ale... jeszcze nie jest źle. A, cześć! Uhu. Ale fajny feeling tej strzelby jest. Damn! Okej, okay, no to chyba muszę sobie moją broń wymienić. Nie mam amunicji. I guess. Przynajmniej na razie. Teraz możecie mnie szukać. Muszę wejść do was. Chodźcie. Się schowamy na razie. Poczekamy sobie na spokojnie. Cloak engaged. Proszę, nie mam tu mika w tej broni, muszę mieć się na uwadze. Ale tutaj umarł w tym działku. God damn. There we go. Po zawodach kolego. Herbie. Jakiś śmieszny powiedział. Nomad, I'm inside the village. Waiting confirmation of the target. Chodź tu. Reloading. I te fienty pa akurat. There we go. Ha! I mnie widzisz. Ale ja widzę ciebie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kogo my tu jeszcze mamy? O, mało na spokojnie, nie spieszy nam się. Wybijemy wszystkich zaskoczenia, patrzcie to. A trochę ich tu jest, nie powiem. Ale jasna. Nie pykło tak jak chciałem, żeby pykło. Mimo ja to, za chwilę umrę, muszę się... Co to w ogóle jest? Dobra. Czy ja mogę tym nawet rzucić? To ta zbiera, która ma naprawdę jest mocna. Czemu jest do strzelby? O oh, hell yeah. O oh, hell yeah. Naładujemy na tą strzelbę. Nie ma mnie tutaj, co ty? Zapomnij. To jest tak zajebiste, po prostu znikamy i tyle. I nas nie ma. Słyszał mnie, ale mnie nie widział. No! Chodź kolego. No. Tyle ci było? Tak, wiem, zostawiłem naszą broń, no ale nic nie poradzę. Jest więcej amunicji od tej broni. Niż na naszej tamtej, więc... Tamta nasza broń była fajniejsza, ale... No cóż, mam poradzić. Jak nic nie mogę poradzić. Nie wiem, jak to koło broni działa cały czas. W ten sposób dobra. Czy mogę robić ten? Mogę chyba robić, okej. Okay. To się wręcz, no nie? Próbujemy sobie. Czy on tam w ogóle strzela, typo?
Trochę dziwnie to wygląda, bo muszę się pospieszać, żeby tego złapać. Zabiłem go? Chyba tak. Jest zwierzyczka, muszę na to uważać. O Boże, mam mało zdrowia. Na pewno nie tyle, ile bym chciał. Tu jest w ogóle wyłuk gdzieś. Słyszę jako... O jest! Kolega. Do widzenia. Do widzenia, miło było. Get that bastard! Trochę idź tutaj. Man down! Dobra, okej. Myślę, że wyżyczce jest znowu, bardzo mi się to nie podoba. Nie powiem, trochę tutaj jest. Trzeba tu ostrożnie tak trochę. Kolejna wieżyczka po prostu. Dwie. Fuck. Chyba zabij go, dobrze. Pamiętaj w tej grze mi się jeszcze ciężko celuje, szczególnie, że teraz broń zbiję, bo nie jestem przyzwyczajony. Więc tym bardziej. Tyle ci było, kolego? He's gone! Zestrzelby mnie? You lost many! Nie tylko one! There we go. Did it. Woo! Jeszcze mogę amunicji tutaj zebrać z tego co widzę. Czyż miałeś strzelbę? O właśnie. Nice! Mam dużo amunicji. To się na pewno przyda. Co my tutaj w budynku mamy? Jak tu się w ogóle dostać? To jest inne pytanie. He's gone! Serio? Gadem! Się to będzie już pusto, nie wiem czemu. No ale ewidentnie pusto nie jest. Co to była za muzyka? Jest straszna. No? Idziecie? Man down! He dead! Oh no! He dead! Oh no! Dobra, halo, panowie? Coś tu jest, bo... Muszę was zabić. Basically. A wy jak te pizdy. Schowani siedzicie. A za was przyjdę. I hear something. Do gniazda po prostu. O, bardzo źle robię, wiecie. I'm seeing plans for a research facility. Could be our excavation center. Copy, Nomad. We'll move out just as soon as you've secured the hostage. Get to the school. Psycho's on his way. Roger, Prophet. I'm on it. Jestem typo. Gdzie jest ten typ? Czemu on się chowa? Bez sensu. Wyrzutnia rakiet, yes sir. Oh yes baby. Cześć kolego. Tyle was było. Rozumiem tylko jeszcze amunicję od was. Pomogę. Maksymalna ilość amunicji do strzelby, dobrze. Tutaj wezmę amunicję jak najbardziej, przyda się. Maksymalna ilość amunicji. Ktoś jeszcze miał karabin z was? Znaczy chciałbym, że duża ilość osób. Po co mi to jest potrzebne? Weźcie mi to stąd. Dobra, to musimy iść tam, tak? No tu jeszcze jest. Czy wciąż strzelałem się dosłownie budynek obok i jest wywalone w tomacie? Ludzie! Ja was proszę.
You don't. Czy ja mogę? Błagam, powiedzcie. Ja pierdziule, let's go. Może to jest za wysoko, nie mogę na dół tym zjechać. God damn it. No, trochę to jest beznadziejne niestety. No nic. No nic. Mogę tylko na działko wejść, a nie, to tak nie ma sensu. Okej, never mind. Plan był dobry, ale... Niestety. Noż, kolea jasna, dobrze. Amunicji mam mało. I don't like it. Co robisz? You are moving out? No chodźcie żeś tu. Tej wyższej nie będzie dało, żeby tu przyszli. Mam 40% zdrowia tylko, muszę się tego potłotować. Trochę zregenerować na full, a co? Idziemy. Bijamy do nich. Ich AI jest mega, mega dziwne. Nie wiem, czy to ja tylko tak uważam, czy ogólnie tak się uważa. Tylko to mi reaguje strasznie, patrzę na tą stronę. Nie wiem, co ja sobie myślałem, idąc tutaj i atakując 3 osoby na raz. 4 nawet. Ale pykło. Miło powiedzieć, że nie pykło. No, wyrzutnia jakie maksymalna ilość amunicji. Tak przypieprzył z rakiety tam. Nie no, zachowamy sobie. Przynajmniej na razie. Nie wiadomo, czy będzie później ta wyrzutnia rakiet, nie? Będziesz wiedzieć, że mogę przywalić im po prostu, nie wiem, jakąś patelnią czy czymś. I guess. Papierem. O, amunicja, granatu domkowy. Hell yeah. Mamy granaty w końcu. Amunicję do naszego karabinu. No i co? Wbijamy. A jak te granaty się już tak bije, czy czym? No, nie popisaliście się, panowie. Ale tak absolutnie się nie popisaliście. No cóż, mam wam powiedzieć. Trochę beznadzieja, że tak to ujmę. Jak to się robiło jeszcze raz? Nie, to się wybijało broń. X-em, tak? Tak, atakę bym poprosił. There we go. Na dole bym ktoś widział? Tak. Włączyłem atakę, bez ataki by nie widział, ciekawe. Śmieszne. Umieraj. Umieraj śmiecią, jak to mówią. Moje nogi w ogóle widać, ale dziwnie. Tak, gdzie my tu w ogóle mamy iść? Tutaj? O! Easy, darling. What happened to you? I'm okay. It's not my blood. Badowski, it... Something tore him to pieces. We thought no one was coming for us. What took you so long? I'm sorry. Well, we had a little trouble finding your boat. Our boat? Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor, but something... Something doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of your team? Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's not a statue.
It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. Co się w ogóle dzieje? Nadchodzi ta meduza? You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Heads up, Nomad. We've got a KPA armored division headed this way. You've got to take that out before I can extract the tree. Okej, tylko za pomocą czego? Bo... Wszystko spoko, tylko że... No tak, no... Ewidentnie tutaj jadą na nas, ja pierdziulę, okej. No to chyba... Załatwimy ich... Stary, dobry sposób, nie? Nie, w ogóle próbują tutaj przejechać, ale im coś nie idzie. Nie wiem, czy oni wysiądą, czy co zrobią? I tu są! To je but! To jest czołg! There we go! There we go, kabum Rico! Tak Rico, kabum! Teraz w tamtym budynku była chyba wyrzutnia jeszcze, nie? Z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Ja mam energii, goddammit, nie mogę nawet skoczyć sobie do góry. Słyszę czołg. Ale go nie widzę. To jest przerażające. Halo? Wejdziemy sobie tutaj, zbierzemy sobie... Było w tym budynku czy nie w tym budynku? Nie pamiętam już teraz. Ale lepiej być tutaj niż nie. Nie, tu była. Już zebrałem. To teraz w którym budynku była wyrzutnia rakiet? To zadaję pytanie. Cześć! Tam sobie jadą spoko, niech sobie jadą. A ja sobie przejdę tutaj, ponieważ tutaj mi się wydaje, że gdzieś... Albo tutaj w środku tego? Nie, czekajcie, to było gdzieś tutaj. No i są tam, więc to było... A, to było w tym budynku, okej. Pamiętam już. Tu jest wyrzutnia rakiet dla nas do zdobycia. Nice. I teraz możemy ich załatwić. Dwie rakiety i będzie po tym czołgu. No, panie czołg, gdzie pan jesteś? Zaraz go załatwimy. Gdzieś tam go słyszę. Gdzieś tam sobie jeździ. Jest. Jeszcze? There we go. Okej, okay, pójdziemy sobie to zebrać jeszcze tą amunicję do wyrzutniaki, bo wyrzutniaki w tej grze jest naprawdę potężna z tego co ja widzę. Więc lepiej sobie to zebrać. Lepiej to mieć. Dobra, czy to jest tyle, bo muzyka ładna gra, więc wydaje mi się, że to by było tyle, jeśli chodzi o misję w tym miejscu. Chociaż mówiliście mi, że gonienie tej meduzy to już jest druga misja tak jakby w tej grze, więc nie wiem. No ale dobra, nie będziemy kontynuować sobie. Mamy tutaj nasz checkpoint, jeśli chodzi o tą grę. I tu zakończymy sobie drugi odcinek, także mam nadzieję, że lepiej to było. Nie będziecie na mnie tacy źli, jak byliście za poprzedni odcinek. Ale tak czy siak będę grał tak, jak ja uważam, tak jak dla mnie jest najlepiej, także. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za uczestnictwo w tym odcinku. I do zobaczenia w następnym odcinku z Crysisa. Trzymajcie się, pa pa.